Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Naszym gościem Andrzej Gmitruk, były trener Tomasza Adamka, obecnie Mateusz Masternak i grupa Gmitruk Team. Witam, panie trenerze. Witam serdecznie z Częstochowy. Robimy pierwsze oglądziny sali przed 5 sierpnia, dzisiaj niedziela, a więc łatwiej było dojechać z Warszawy. Tak, mimo remontów jesteśmy na miejscu w hali Polonia w Częstochowie. Może dwa słowa najpierw o tej hali, dwa słowa o tym, co będzie działo się w Częstochowie. Czego kibice mogą się spodziewać po grupie Gmitruk Team i NG Promotion? No przede wszystkim mamy dzisiaj tu pierwszą wizytę, jest dzisiaj niedziela, a więc łatwiej było dojechać z Warszawy. O szczegółach będziemy rozmawiali podczas konferencji prasowej za tydzień. Myślę, że zaprezentujemy dobry program sportowy. Na hali może nie najnowszego pokroju, ale na hali z duszą, a więc myślę, że atmosfera będzie tutaj doskonała. Jest to hala taka, na której boks powinien się dobrze sprzedać. Liczymy na to, że publiczność również dopisze. Mamy swój jakby model na program promocyjny wspólnie z Marcinem Najmanem, Jerzym Kulejem i Łukaszem Głowackim, więc myślę, że to wszystko przy pomocy tutaj miejscowych działaczy i władz miasta ta impreza powinna już na trwałe jakby zostać wpleciona w program sportowy miasta. Andrzeju, gala boksu 5 sierpnia. Wczoraj mieliśmy okazję emocjonować się wielkim, jak zapowiadano, pojedynkiem w wadze ciężkiej, David Hay versus Władimir Kliczko. Jak trener Gmitruk widział to, co działo się w ringu? Czy ten pojedynek naprawdę był walką dekady, czy jednak nie? Ja myślę, to znaczy tak, ja mniej więcej przewidywałem taki scenariusz tego pojedynku. Wiadomo, że oczekiwania kibiców i powiedzmy ekspertów w trakcie tej walki były takie, że zakończy się ona przed czasem, z jednej albo z drugiej strony, więc może tutaj taki jakby niedosyt emocjonalny, prawda? Natomiast no, po stylu, jaki obydwaj prezentują, takiego scenariusza można było się spodziewać. Kliczko, który wiemy, jakie prezentuje walory, jaką techniką operuje, wydaje mi się, że wybrał bardzo dobry sposób, jeśli chodzi o taktykę walki, mimo doskonałych warunków fizycznych. Boksował na pressingu, a więc na pressingu, ale w dystansie, czyli zmusił Heja do tego cały czas, do balansowania, do zmiany miejsca i ataku, i poła, a więc takiej dużej ruchliwości. Natomiast to zabrało Hejowi troszeczkę chyba jakby atut agresywnego ataku i to było widać. Tam były próby podejmowane wielokrotnie w różnych rundach, więc myślę, że Hej robił to, co mógł, a więc starał się uniknąć przede wszystkim destrukcyjnego ciosu z prawej ręki Kliczki. Natomiast sam jakby, no, zabrakło mu chyba troszeczkę pewnych elementów, nie z punktu widzenia taktyki, bo do tej taktyki zarówno z jednej, jak i z drugiej strony przy takim napięciu emocjonalnym, jakim jest walka o cztery pasy, nie można było mieć zarzutów. Natomiast zabrakło mu chyba troszeczkę pewnych rozwiązań technicznych. Zaobserwować można było tylko prawie wyłącznie ciosy na górne partie, a więc na głowę. Tutaj próba takiego obszernego prawego sierpowego, natomiast widać było, że chociażby nawet po tych sytuacjach, gdzie sędzia nawet udzielił Ukraińcowi upomnienia, ten bliski kontakt z Kliczko nie dawał mu pewnych atutów zadawania ciosów na tułów i tutaj jakiejś większej destrukcji. Także walka taka, jaką mniej więcej ja oczekiwałem. Na pewno, jak powiedziałem, większość pewnie liczyła na to, że w takiej kategorii i przy takim bagażu czterech pasów powinna się zakończyć przed czasem. Tego się nie stało. Kliczko jest dalej mistrzem świata. Dołożył do swojej kolekcji jeszcze jeden pas WBA i teraz czekamy na inne rozwiązania personalne. Kto będzie jego następnym przeciwnikiem, trudno dzisiaj wyrokować. No właśnie, era braci Kliczków, można powiedzieć, tym teraz już od wczoraj rozpoczęła się na dobre, bo panują niepodzielnie we wszystkich federacjach. Czy gdyby w narożniku Davida Hay był Andrzej Gmitruk, to cokolwiek zmieniłby w tym, zarówno w taktyce, jak i w przygotowaniu, to co mieliśmy okazję obejrzeć? Ja myślę, że nie. Jego trener jest wybitnym taktykiem, wybitnym strategiem. Ja nie widziałem jego warsztatu poza niektórymi fragmentami, natomiast generalnie no, chociażby prowadzenie takiego zawodnika poza Hejem jak Rose, prawda, świadczy o tym, że jest to wybitny trener. Ja słuchałem jego uwag, więc powiedziałem, że już wcześniej powiedziałem na ten temat, że to jest cornerman, czyli taki facet podobnie jak i po drugiej stronie,
Emanuela Stewart. To są ludzie tacy potrafiący dotrzeć do zawodnika na różnym etapie kariery sportowej, to jest rzecz dosyć istotna. No ale poza narożnikiem jest jeszcze to, co zawodnik każdy ma w swojej głowie, prawda? Więc to jest, są zawodnicy, którzy oczywiście wysłuchują trenera, natomiast mają swój własny idealny plan, to jest ten scenariusz wewnętrzny, który każdy zawodnik układa. To zawodnik boksuje, nie trener. To jest jedna rzecz. Drugi, myślę, że zarówno Hej, jak i akurat tej walce i Kliczko, to zawodnicy, którzy walczą nie tylko z tym, nie tylko z przeciwnikiem, ale przede wszystkim ze stresem, bo można było widzieć cały program promocyjny, prawda, prowokacje ze strony obozu Anglika, cała ta otoczka medialna, to też wymaga cholernej odporności. Teraz, jeżeli mamy już sytuację jasną, władze ciężkie, bracia Kliczko mają wszystkie tytuły, to jak wygląda sytuacja Tomasza Adamka na tle tego, co pokazał David Hay, bo imponował naprawdę niesamowitą szybkością. Tomasz Adamek będzie szybszy na tle Witalia Kliczki? Na pewno tak. Ja myślę, że Tomek miał zawsze duże predyspozycje szybkościowe. Z tym, że powiedziałbym jeszcze jedną rzecz. Na pewno Hej, mimo wszystkiej ruchliwości, boksuje bardziej na bazie takich naturalnych odruchów. Zresztą to było widać, prawda? Takiego balansu, trochę nietypowości, jeśli chodzi o uniki. Natomiast Tomek Adamek jest moim skromnym zdaniem znacznie lepiej wyszkolony od Heja. Jest bardziej poukładany technicznie. Ma szereg elementów bardziej dopracowanych, bardziej dojrzałych. Ma na myśli o kombinacjach, lewy prosty. Przecież widzimy kapitalne ciosy Tomka Adamka na tułów i umiejętność wyjścia po tych ciosach, szczególnie lewy z dołu, prawy z dołu, zabranie się w lewą czy prawą stronę, jak my to nazywamy, a czego na przykład nie można było zaobserwować u Heja, prawda? Można powiedzieć, że tak się boksuje, jak przeciwnik pozwala, że akurat z Kliczką to mu może było zadanie utrudnione. Natomiast myślę, że tu, jak powiedziałem, wracam do tego, co powiedziałem, brakowało trochę tych elementów próby ulokowania ciosów na tułów i mknięcia ciosów przez to na górne partie. Adamek jest bardziej wszechstronnym zawodnikiem niż Hej. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.